Usiądziemy dzisiaj do takiego tematu, który się nazywa algebraiczne typy danych. Niestety może to być trochę koszmar. Przeniesiemy się z powrotem do liceum. Tym razem nie będzie tak tragicznie, nie będziemy brać nikogo na tablicy. No, zaczniemy od rozpakowania tego stwierdzenia algebraiczne typy danych. Troszeczkę już rozmawialiśmy w tej serii i w serii od zera do bohatera. Czym jest typ? A więc tak pokrótce, typ to jest zbiór jakichś wartości. Czyli na przykład typ int może zawierać wartości minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3 i tak dalej. Tak samo typ string może zawierać string, który składa się tylko z literki A, tylko z literki, właściwie tylko z literek AA, tylko z literek AAA, literek pies. Widać, że pewne typy są większe niż pewne inne typy. Mogą zawierać więcej elementów. I żeby było jeszcze tak śmieszniej, to w momencie, kiedy piszemy kod, to nie jest już jakby tworzenie instancji danego typu. Tak naprawdę edytor kodu, no to jest zwykły edytor tekstu. My tam piszemy tekst, słowa, wyrazy, ale te wyrazy są zamieniane na wywołanie odpowiednich funkcji, które tworzą instancję danego typu. A więc w pewnym sensie można powiedzieć, że typ to enumeracja wszystkich initializerów. A więc jeżeli mam coś takiego, a nawet coś takiego, w tym momencie jak mam to napisane w edytorze, jest to tekst. Natomiast kompilator zamienia to na jakąś wartość, na jakiś ciąg bitów. Trochę będziemy katować ten pomysł. Mógłbyś, nie wiem, o tych inicjalizerach i o enumeracjach jeszcze powiedzieć jakieś zdanie, dwa? Co to znaczy, że można powiedzieć, że typ to enumeracja wszystkich inicjalizerów? Jakbym chciał z jakiegoś typu stworzyć instancję każdej możliwej wartości, i weźmy dla przykładu int, to bym musiał tutaj wypisać, zacznijmy od nieskończoności. Szedłbym od minus 2, minus 1, 0, 1 i tak dalej. Więc w momencie jak ja w edytorze tekstu piszę coś takiego, piszę cyferkę 1, to nie jest tworzona jakby wartość 1, tylko pod spodem Swift zamienia to właśnie na, zobaczymy, albo nie zobaczymy. A, jest unused. Gdzieś tu powinno być takie dziadostwo. Jest taka metoda from string, literal, coś takiego, nie? Tylko teraz tutaj nie widzę. O, dobra. Po prostu trzeba było wejść na sila, nie na canonical sila. I w tym momencie, jak jest stworzona ta zmienna, tak, to on, Swift, wie, że to będzie typu int, ale używa takiego initializera. Init, literal i to ta jedynka, którą napisałem w edytorze, to jest ten literal. Jak tu teraz podmienię to na dwójkę, to on znowu zawoła tegoże inita, tylko z innym parametrem. Więc tak naprawdę to, co ja tutaj robię, to robię int, init, tak? A zobaczmy, czy to zadziała. Jest tu jedyneczka, co prawda chyba teraz on zawołał inita, który tworzy inta ze stringa, ale ideowo to co robiłem tutaj wcześniej, o coś takiego, kompilator pod spodem zamienia na wywołania może niedokładnie tych konkretnych initów, ale jak widać tutaj w tym seal inspektorze jest coś takiego jak built-in int literal i on wtedy wie, że musi z tego stworzyć akurat instancję inta. Okej, to mam nadzieję, że rozjaśniłem. To jest jeden sposób, na który można spojrzeć na te typy danych, czyli po prostu zbiór wartości, tak? To jest chyba takie bardziej naturalne. Typ int zawiera 2, 1 i można powymieniać je wszystkie. Kolejna rzecz do rozpakowania, no jest właśnie ta część algebraicznej. No właśnie, w ten sposób, że one podlegają prawom algebraicznym, których uczyliśmy się w liceum. Właśnie to jest najlepsze, nie? Gdybym o tym wiedział wcześniej, że to jest bardziej praktyczne niż wygląda, to może bym bardziej uważał. Może niekoniecznie, ale rozpakowując wyraz algebra, przynajmniej ja dogrzebałem się do czegoś takiego, że to jest arabski wyraz, który można przetłumaczyć troszeczkę jako
złączenie połamanych części. Okej. Okay. Jak się spojrzy szerzej na to, co będzie dalej, co z tego wszystkiego wynika, to faktycznie całe takie programowanie funkcyjne to jest tworzenie małych kawałeczków, które później łączy się w większe kawałeczki, więc uznałem, że jest to, może, nawet jeżeli nieprawda, to fajnie wymyślone. Inne tłumaczenie słowa algebra, jakie znalazłem, to jest właśnie nastawianie kości, więc ponownie czegoś, co jest złamane. I też przywracanie, spotkanie ponowne. To, co jak się spotykamy w szkole z algebrą, to można powiedzieć, że to jest zbiór symboli i zasad manipulowania tymi symbolami. Takie może najprostsze wyrażenie algebraiczne, które możemy kojarzyć, powiedzmy, mamy coś takiego i wiemy, że to jest jakaś zmienna, to też jest jakaś zmienna, wiemy, że to oznacza operację dodawania, natomiast jeżeli mówimy o czymś abstrakcyjnie, to ten plus może oznaczać zupełnie inną operację. Tak samo ta jedynka, tak? Dla nas to jest bardzo taka mocna konotacja z ilością, z wartością 1, ale w pewnych, powiedzmy, sytuacjach ustalamy, że ten plus znaczy coś innego, ta jedynka znaczy coś innego. Trzymając się dalej tej szkolnej algebry, wiemy, że to wyrażenie algebraiczne możemy przekształcić takie wyrażenie algebraiczne. Mam symbole, to są moje symbole, nawias jest symbolem i mam zbiór zasad. Wiemy, że tutaj tak naprawdę jest mnożenie, mimo że go nie trzeba zapisywać, ale można zrobić to w ten sposób. I w momencie, gdy mam jakieś mnożenie, no to mogę zapisać po drugiej stronie to w ten sposób, tą jedynkę podmienić po prostu na A. Może się wydawać takie, kurde, po co to komu i tak dalej, nie jesteśmy w szkole, ale okazuje się, że w programowaniu możemy mówić o strukturach i klasach jako o typach, które zachowują się jak mnożenie. Z inną nazwą, jaką można się spotkać, to iloczyn kartezjański. Ewentualnie, jak będziecie szukać tego tematu w języku language, po angielsku, to product types. Jest jeszcze drugie spojrzenie, takie troszeczkę w poprzek do tego, to oprócz typów, które można mnożyć, okazuje się, że są typy, które można dodawać. I te typy w języku language nazywają się sumtypes. Może już się spotkaliście z czymś takim, że enumeracje mówi się, że są to sumtypes. Przynajmniej w Swiftie. Bardzo prawdopodobne, że w wielu innych językach też to są typy, które tak naprawdę abstrahują dodawanie. Razem mamy product types i sumtypes. Product type to mamy klasy oraz struktury oraz krotki. I mamy sumtypes, czyli w Swiftie enumerację. I głównie chodzi o to, że product types zachowują się jak mnożenie, sumtypes zachowują się jak dodawanie. Postaramy się opowiedzieć o czymś takim jak domena. Projektując jakiś program, zaczynamy definiować właśnie struktury, typy, koszyk, książka, faktura oraz definiujemy też operacje na tych danych, czyli można powiedzieć, że hej, do koszyka dodaj przedmiot, podaj stronę jakiejś książki, opłać fakturę. Z takim podejściem można bardzo szybko zamodelować program, a detalami zająć się później. Tutaj mogę powiedzieć, że mam jakiś produkt, B to jest mój koszyk, a tutaj dodaję produkt do koszyka. Owszem, trzeba wypić pół litra, żeby to w ten sposób zobaczyć, ale to jest właśnie od tego zaczynasz. Właśnie takich małych rzeczy, gdzie możesz bardzo szybko je modelować bez wchodzenia w jakieś szczegóły implementacyjne, a je dodać później, jak już będziesz miał taki gotowy model. Jest takie spojrzenie, które bardzo ułatwia nabranie intuicji. I jak wcześniej wspomniałem, to, co sprawia, że typ jest typem, albo jak możemy powiedzieć o typie, że wymieniamy poszczególne jego elementy. Może się okazać praktyczne z pewnych względów policzenie, ile tych instancji różnych w danym typie istnieje. Lub właśnie znowu wracając do tych czasów szkolnych, możemy policzyć moc zbioru. I takim chyba najprostszym do policzenia, chociaż bardzo zaskakującym, może być policzenie ilości instancji typu void.
Nie wiem jak ty, ale mi co jakiś czas zdarzają się właśnie takie sny, że idę do tablicy z matmy i nic nie umiem. To chyba każdy ma, wiesz? Ale stara szkoła była ze 20 lat temu. No wiem. Mogłoby się śnić coś innego, nie wiem. Daily, że nie mam co powiedzieć na daily. Ja już od dłuższego czasu nie śniłem o liceum, ale jeszcze parę lat temu to mi się zdarzało. Mi się zazwyczaj śniło, że już skończyłem studia i wszystko, ale musiałem wrócić do szkoły i jeszcze raz wszystko jakby zdawać maturę. Miałem taki sen. Ale że chodziłem do pracy, to nie mogłem chodzić na lekcje i się okazywało, że na przykład nie byłem na polskim przez całe liceum i się bałem, że mi wstawią tam banie. Dziwne rzeczy. No.